Robię to na szybkości. Microsoft szykuje kontrowersyjną funkcję Windowsa 11. AI będzie skanować pliki audio i wideo zapisane na komputerze. No to jesteśmy w świecie rodem z Orwella 1984. Microsoft szykuje kolejną kontrowersyjną funkcję dla Windowsa 11. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję. System ma skanować wszystkie media zapisane na komputerze, pomagając w ten sposób w ich wyszukiwaniu i przekazywaniu do Microsoftu informacji o tych, które są nielegalne, no i za które możecie iść siedzieć przy okazji. Microsoft rozpoczął 2024 rok z jedną z najbardziej niechcianych zmian, jaką było wprowadzenie reklam do Windowsa 11. Firma może go również zakończyć kontrowersyjną, mianowicie za sprawą funkcji, która domyślnie będzie skanowała komputer użytkownika, żeby dokonać transkrypcji każdego zapisanego pliku audio lub wideo. To wszystko w imię łatwiejszego wyszukiwania mediów na komputerze. Czy na pewno łatwiejszego wyszukiwania, czy pod tym niewinnym napisem kieruje się coś jeszcze bardziej szatańskiego? Jak znamy W11, to od początku jego istnienia było popierdolone z poplątaniem. Windows 11 przeskanuje Twoje nagrania, abyś mógł je szybciej znaleźć. No i znaleźć się przy okazji w pierdlu dzięki temu. W wersji testowej W11 o numerze 276095 miała pojawić się nowa funkcja, tak zwane inteligentne media. Szrach! Pokazywałem Wam w moim filmie Windows 11 burdel bez tajemnic, jak próbowałem wyłączyć Windows. Szrach! Nie da się tego kurwa wyłączyć. Próbowałem nawet dezaktywować, a to samo się uruchamiało. To jest dowód, że sztuczna inteligencja już dawno była zaszyta w Windowsie. Wykorzystuje ona możliwości sztucznej inteligencji, żeby użytkownik mógł w łatwiejszy sposób wyszukać zapisane na komputerze nagrania wideo lub materiały dźwiękowe. System przekazuje zapisaną zawartość, przeskanuje zapisaną zawartość i dokona transkrypcji. No i tu macie tam TwinX. Jeśli użytkownik Windowsa 11 będzie pamiętać, że w poszukiwanym nagraniu podają konkretne słowa, to wpisze on je do wyszukiwarki systemowej. Jeśli będzie pamiętał, a jak był najebany, to jak będzie pamiętał? To jest dobre pytanie. Dobra. Żeby na tej podstawie znaleziony został odpowiedni plik, w teorii funkcja brzmi przydatnie, tylko w sytuacji, jeśli nie porządkujemy swoich plików w żaden sposób i nie wiemy, gdzie trafia nasze materiały audio-wideo. Najbardziej kontrowersyjny jest fakt, że Windows 11 będzie skanował wszystkie pliki, wszystkie, czyli dokumenty, zdjęcia wasze, i tak dalej, i tak dalej. I to między innymi będzie wszystko też było kopiowane w czasie rzeczywistym i trafiało na serwery Microsoftu, a Microsoft będzie to sprzedawał dalej firmom, które dadzą więcej. Piorun bawi łuczy. Dobra. Wszystkie pliki, które zapisujemy w podobnej formie, działa Recall Microsoftu, który także ma trafić do systemu, ale wspomniany program służy do skanowania obrazów zapisanych na komputerze, na przykład waszych haseł bankowych, jak będziecie wpisywać w wyszukiwarce, to wam zrobi screena i weźle to do Microsoftu. Możecie pożegnać się z gotówką na koncie. No. Ma trafić do tym wspomniany program, służy do skanowania obrazu zapisanego na komputerze. Negatywny odzew doprowadził do przesunięcia premiery aplikacji, ale ta i tak ma trafić do systemu, czyli użytkownicy znowu dostali kiełbasę do mordy i macie ją ssać. No. Wyłączenie tej aplikacji Recall nie będzie możliwe. Uświadomcie sobie to w waszych pustych łbach, że tego nie wyłączycie.
Recall ma być dostępny wyłącznie na komputerach kompatybilnych z AI Copilot, natomiast nie wiadomo, czy to samo będzie tyczyło się funkcji inteligentne media, szrach. Działania Microsoftu mogą jednak doprowadzić do kolejnej fali do odejść użytkowników Windowsa 11 i powrotu do Windows 10. Nie, Windows 10 już też jest upierdalany na wszelkie sposoby przez Microsoft, więc wam pozostaje tylko Windows 10 albo systemy operacyjne GNU Linux. Nie ma innej możliwości. Albo w ogóle pozostawiacie komputery i żyjecie na Androidzie, na telefonie. No bo co? Microsoft wam każe parówę brać do mordy. Linux was wita z otwartymi płetwami. No, ja nie twierdzę tutaj, że macie przejść na Linuxa, tylko mówię, że jest alternatywa. Co wolicie? Wydawać pieniądze na bezsensowne programy i aplikacje Microsoftu, a jeszcze trzeba zapłacić za durną aktywację Windowsa? Czy wolicie system operacyjny GNU Linux, który jest prawie darmowy, tam jak walicie 10 zł miesięcznie danemu dystrybutorowi systemu, czyli Mint, Fedora, Ubuntu na rozwój, to też będzie miło. Ale to jest o wiele, wiele, wiele mniej niż Microsoft od was żąda. Pozdrawiam serdecznie i wy się wypowiadajcie w sekcji komentarzy.